Dzień dobry, kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj szczególnie witam wszystkie osoby spod znaku panny. Przychodzę do Was z czytaniem ogólnym na miesiąc grudzień. Wszystko, co z Wami rezonuje, przyjmijcie, a całą resztę powierzcie żywiołom. Zobaczmy, co karty podpowiedzą Wam, jakie możliwości przedstawią na obranie drogi właśnie w podróży przez grudzień. Sprawdźmy kwestie najpierw finansowe, zawodowe. Praca i zadowolenie, kochani. No, chyba tak będzie. Zobaczmy kwestie emocjonalne, uczuciowe. Kochani, dwa asy i karta marzeń, bardzo ciekawie. No i kwestie zdrowotne, energetyczne. Dobrze, kochani, w kwestiach zawodowych. Układ otwiera dziesiątka monet. Szczęśliwość, rodzinność, finansowy spokój. Przy szóstce buław to tworzenie dobrej przestrzeni, dobrego miejsca pracy i realizacji swoich planów. Starajcie się też nie pogrążać w zbytecznych myślach. Czasami wybieganie zbyt mocno do przodu myślami, jak to będzie, czy się uda, bardzo często nas hamuje. I tutaj właśnie te myśli utraty się pokazały. Starajcie się właśnie piątka monet, piątka denarów. Starajcie się nie myśleć zbyt mocno, zbyt negatywnie o przyszłości. To, że czasami pojawiają się sytuacje stresujące, trudne, mogą się pojawić jak najbardziej. Niemniej jednak czasami trzeba właśnie bez świadomości o przyszłość, bo ta wiedza jest tak naprawdę nam niepotrzebna. Patrzmy troszeczkę bliżej, bo tak jak powiedziałem, zbyt mocne intensyfikowanie myśli na tej bogatej przyszłości może czasami procentować pstryczkiem w nos. Na wyniku mamy pazia monet. To nie jest zbyt duże pieniądze, ale to mogą być stabilne pieniądze. I pamiętajcie, że najeść się można również małą łyżeczką, ale jak najbardziej można się najeść. Grudzień jawi się w sytuacji dosyć mocnej pracy, pewnej pracy. Od Was zależy, jak bardzo stabilnej, bo takie możliwości się pojawiły w dosyć dużym rozwoju możliwości awansu. Stabilizacji pracy, ale jeszcze niezbyt dużych pieniądzach, jednak stabilnych pieniądzach. To możliwość również otwarcia się na nowe drogi zawodowe. Paść denarów jest możliwością podjęcia jakiejś nowej pracy, możliwością podjęcia nowego wyzwania, może zaangażowania się w nowy projekt. Coś, co doprowadzi Was drobnymi krokami do realizacji, to też możliwość otwarcia się na jakieś kursy, na szkolenia, na może wyjazdowe zdobywanie wiedzy. Starajcie się dobrze wyważyć możliwości, które sprzyjają Wam w grudniu, abyście mogli wyjść z tej karty ubóstwa i ruszyć tą energię zadowolenia, zarówno finansowego, jak i zawodowego. Tego Wam z całego serca życzę. Jeśli chodzi o kwestie emocjonalne, tak jak powiedziałem, dziać się będzie niebywale, kochani, ponieważ początek układu to as buław, pojawia się również as kielichów, na wyniku mamy tarotową kartę marzeń, dziewiątka pucharów, mamy waleczną królowę buław, no i tylko w centrum układu mamy piątkę mieczy. Losowe zwycięstwo. Kochani, pamiętajcie, że związek
to w cudzysłowie ciągła walka, staranie się, czasami również kompromisy. Po co? Po to, aby nie zostać na tym polu walki samemu. Po prostu docencie swojego adwersarza, w tym przypadku swojego partnera, partnerkę, męża czy żony. Wysłuchajcie czasami ich argumentów. Być może razem dojdziecie do konsensusu. W życiu bywają różne sytuacje, które mogą być przygnębiające, mogą być trudne i naprawdę doceniać przeciwnika należy zawsze. Nie musicie się z nim zgadzać, ale musicie mieć do niego szacunek, ponieważ naprawdę możecie wiele się od niego nauczyć. As buław, as pucharów. Niesamowicie mocne działanie, niesamowicie mocna empatia i miłość. Dla osób, które są wolne, które w tej chwili nie mają partnerów, to możliwość bardzo dużego zaistnienia, wspaniałych możliwości na poznanie kogoś dla was. Przy tarotowej karcie marzenia się spełniają, pamiętajcie, tylko rozważnie wypowiadajcie słowa, bo czasami nieopatrznie wypowiedziane potrafią przyciągnąć wszystko to, tylko troszeczkę w krzywym zwierciadle. A dla osób, które są w związku, pamiętajcie, że czasami przegrana bitwa nie oznacza przegranej wojny. W cudzysłowie oczywiście. O związek dbać wypada codziennie, w drobnych przyjemnościach, w podanej kawie, w uśmiechu na dzień dobry. Pamiętajcie, że macie niebywałą moc w was. Jesteście bardzo takim konsekwentnym, bardzo mocnym emocjonalnie znakiem. Docencie swoją siłę. Królowa Buław to wojowniczka, to kobieta, która z impetem dba o swoje emocje, ale też i dba o swojego partnera, partnerkę. Nie bójcie się marzyć, wypowiadajcie swoje życzenia. Mówcie do partnerów, o czym wam w sercu i w duszy gra. To może być miesiąc naprawdę pięknych realizacji, spełnienia się w związku, wzrostu tego związku, w niebywałej energii, emocji i uczuć. No i tego wam z całego serca życzę. Zobaczmy jeszcze kwestie wibracji, kwestie zdrowotne. Kochani, w centrum układu macie kartę Słońca. Więc myślę, że grudzień będzie się jawił w bardzo wysokiej, dobrej energetyce, w stabilności i w zadowoleniu. Przed niektórymi z was, bo przy karcie Słońca mamy asa mieczy, ale mamy też i głupca. Przed niektórymi z was być może pewne zabiegi, operacje. Nie bójcie się ich i nie odkładajcie na ostatnią chwilę. Grudzień może się okazać bardzo dobrym miesiącem przy karcie głupca na rozpoczęcie dbania o swoje zdrowie. Jeżeli karta asa mieczy często zapowiada operacje chirurgiczne, jakieś zabiegi, pamiętajcie, aby nie odwlekać wszystkiego na ostatni moment, aby nie zostawiać jakby furtki na niezbyt dobre rzeczy. Dwójka monet na początku. Czasami rozdrabnianie się nie przynosi korzyści. Postarajcie się jakby otworzyć na tę możliwość zadbania, na tę możliwość wysokich waszych wibracji, bo siła w was jest, a że operacja czy zabieg jak najbardziej udany, ponieważ mamy na wyniku cesarza. Postawny, władny mężczyzna, który wie, co robi. Jeżeli przed wami zabieg, sytuacja trudna, przy dobrym rozeznaniu możliwości poddajcie się temu, bo lepiej przeciwdziałać, aniżeli później leczyć. No ale jeżeli zdarzyć się ma jakaś właśnie sytuacja chirurgiczna, to lepiej z nowymi siłami, z nowymi możliwościami, z nową energią i z nową wibracją w nowy rok wejść i wtedy myślę, że by nie zostawiać tych rzeczy na właśnie ten nowy rok.
Ogólnie bardzo wysoka wibracja i bardzo dobry czas energetycznie, ale też i zdrowotnie dla Was. Karta Słońca to spokój, to radość, to wysoka wibracja. No i tego Wam z całego serca życzę, oczywiście. Zobaczmy jeszcze energię minerałów, jaki dla Was może być w tym miesiącu wybitnie przydatny. Oczywiście pamiętajcie, że to są tylko podpowiedzi, tylko albo aż. Jeżeli minerały z Wami rezonują, jeżeli lubicie ich wibracje, jeżeli lubicie z nimi pracować, no być może ten właśnie okaże się dla Was tym wybranym i być może z wieloma z Was będzie rezonował. Kochani, kamień księżycowy. Samopoznanie. Kamień księżycowy pomaga właśnie w rozwoju duchowym, pomaga w spojrzeniu w siebie, pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Niebywale podnosi energetykę. Potrafi pomóc nam w trudnych sytuacjach, uspokoić serce, obniża ciśnienie krwi. Pomaga w leczeniu i w łagodzeniu właśnie po operacyjnych różnych ran czy sytuacji takich trudniejszych dla nas. To również możliwość wejrzenia w siebie. To możliwość zapoznania się z wiedzą, która nie dla wszystkich jest dostępna. To minerał transformacji i samopoznania. Przepiękny minerał i myślę, że bardzo, bardzo z wieloma z Was może właśnie w grudniu rezonować. Zobaczmy jeszcze karty podpowiedzi, karty drogi, karty opiekuńcze. Z jaką emocją, z jaką sugestią właśnie na grudzień do Was zawitają. Oczekiwanie, kochani. To podpowiedź, że czasami należy się zatrzymać, jakby w cudzysłowie zaszyć w swoim bezpiecznym miejscu i po prostu przeczekać. Pomimo działania, które należy wykonać, to czasami są pewne sytuacje, które generują właśnie spokój w nas, przemyślenie, przepracowanie, wyciągnięcie wniosków i dopiero później ruszenie dalej. To czas, w którym możemy zregenerować siły i znaleźć rozwiązanie z trudnych sytuacji. Masz prawo mieć odmienne stanowisko. Czasami bierność jest najlepszym ze wszystkich działań. Tak, podkreślam, czasami. Miesiąc ogólnie jawi Wam się w bardzo wysokiej energetyce, w dobrym działaniu, w wielu możliwościach transformacji, zarówno zawodowych, w przepięknej energetyce uczuciowej, emocjonalnej i w kreatywnym dbaniu o swoje dobro, zdrowia i wibracji. Czasami rzeczywiście są sytuacje, które wymagają przeczekania i skorzystajcie z tego jak najbardziej. Święte prawo wyboru. Kochani, pięknie Wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę Wam cudownego, wspaniałego, rodzinnego, ciepłego czasu świąt. Życzę Wam magii blasku świec, ciepła i w sercu, i w kominkach. Życzę Wam wielu cudownych rozmów, wspaniałych wspomnień, no i dobrego czasu dla siebie i ze sobą. Pięknie dziękuję za cały wspólny rok. Życzę Wam wszelkiej cudowności i spełniania marzeń w nowym 2020 roku. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego Wam życzę i do usłyszenia.